So basically, I plugged in, I turned the key, and I get this. Key with the car. Battery, brake. All sorts of shit. Siemanko, dzisiaj zobaczcie, taka tutaj strzała do mnie przyjechała, co prawda na lawecie, ale będziemy ogarniać. Kwestia jest taka, że tak, auto zostało sprzedane właścicielowi obecnemu, ale został zdemontowany zegar. Zobaczcie, jak to wygląda. Jest to troszeczkę taki, bym powiedział, lekko opłakany stan. No ale jest jak jest, tak? Auto RS6, rocznik bodajże 2003. I teraz tak, kwestia jest tego typu, że auto zostało sprzedane bez zegarów. No i teraz co my musimy zrobić? Z tego powodu musimy zrobić taki numer, że zegary trzeba dopasować do sterownika silnika przede wszystkim. Zobaczcie, tak to wygląda. Zegary są z USA. Mamy kluczyk oryginalny i dwa nowe kluczyki. No i będę się bawił, postaram się to wszystko tak zrobić, żeby to auto zaczęło działać. Kluczyk nowy, jeszcze nie zaprogramowany, grot jest wycięty, zobaczcie, działa kluczyk. O, mam dwa takie nowe kluczyki. No i co, no trochę będzie tu roboty, bo tak, mamy zdemontowane tutaj, zdemontowany jeden boczek drzwi. Z tego względu, że ktoś sobie zamontował jakieś tutaj, o zobaczcie, taki zestaw głośników. Właściciel tego nie chce, chce powrócić do oryginału. Alcantara czarna z tyłu wisi. Nie wiem jeszcze co z tego będzie. Może będziemy to demontować i podklejać od nowa. Wszystko się okaże, kwestia tego, ile tu właściciel chce poświęcić czasu na to. Nie wiem, czy mi się uda otworzyć maskę. Pokazałbym wam, jak to wygląda pod maską. Z tego powodu się nie wiem, czy się uda, bo tak, tutaj gdzieś powinien wystawać ten pierdolnik od maski, a on po prostu za każdym razem spada. No i teraz ja muszę tu wkładać rękę i otwierać to sposobem. Mamy tutaj, zobaczcie, RS6. Co ciekawe, w tym egzemplarzu jest to egzemplarz po tuningu ABT. I teraz tak, co o tym świadczy? Przede wszystkim świadczy o tym ta naklejka, która mówi o zastosowanych kołach. To trochę dziwnie jest to podane, bo mamy z tyłu 22 cale, a z przodu 20, co jest niemożliwe z tego względu, że Audi z napędem quattro musi mieć takie same opony, więc obstawiam, że był rozmiar 20 cali. Ktoś powrócił do oryginalnych 19. Mamy, zobaczcie, tarczę i system hamulcowy Movit
nie wiem ilotłoczkowy, to jest bodajże 6-tłoczkowy. Rozmiar tarczy ledwo się mieści w 19, także obstawiam gdzieś koło 380-400 mm z przodu. I teraz mamy tył, mamy zacisk główny, plus zacisk od hamulca ręcznego. Auto stało jakiś czas, to akurat widać. Felga strasznie skorodowana, ale my tutaj nie na ten temat będziemy gadać. Moim tutaj zadaniem jest przede wszystkim uruchomić silnik. Mamy uruchomić silnik. Silnik ogólnie zapala, ale po 5 sekundach gaśnie, z tego względu, że nie ma IMO i tak dalej, i tak dalej. Co jeszcze świadczy o ABT? Świadczy to, że są inne interkulery. Mamy gumy tutaj pozakładane. Nie wiem, czy one są akurat oryginalnie ABT, takie niebieskie, ale możliwe, że ktoś tutaj coś dubnął też. Mamy czerwone pokrywy. Też nie wiem, czy jest to ABT, czy nie. Certyfikatu na dzień dzisiejszy żadnego nie ma, że to jest ABT. Ale jeszcze ja w jedno miejsce zajrzę. A zajrzę w miejsce takie, że tu mamy pod tą pokrywą, tutaj mamy miejsce na komputer. I tam na komputerze, jeżeli jest to ABT, z tego co się orientuję, to firma ABT po swoim tuningu sterownika nakleja naklejki takie, żeby nie zrywać, takie zabezpieczające, właśnie z napisem ABT. Nie wiem, czy może by mi się nawet udało teraz to na szybko zrobić, tylko że tak, tutaj są śruby i tu chyba gdzieś jakaś z tyłu była śruba, z tego co pamiętam, ale już jej nie ma. Dobra, przepraszam, biorę ósemeczkę, zdejmę tutaj to i zobaczymy, jaki jest sterownik silnika. Dobra, mamy klapkę zdjętą. Zdejmiemy sobie teraz tutaj ten uchwycik, który trzyma nam sterownik. I coś mi się zdaje, że jest to oryginalne ABT. Zobaczcie. Mamy naklejeczkę. Data chyba tutaj jest. Chociaż tak dziwnie to jest. Nie, to nie jest data, to jest chyba numer silnika 108075. Chociaż tutaj mamy BCY009508. To jednak to nie jest numer silnika. Bo się nie zgrywa, ale na pewno sterownik mamy. Na pewno sterownik mamy ABT. 100%. Tak więc, jeżeli dobrze pamiętam, to mamy w tym aucie 505 koni, czy 507, coś takiego. Także jest to ABT, Państwo, proszę Państwa. Zajebista sprawa, bardzo, bardzo rzadki temat, pożądany przez wielu. W komentarzach tam pisaliście, że teraz Polacy i tak dalej robią lepsze. Zgadzam się, robią lepsze, ale trzeba sobie wziąć pod uwagę jedną sprawę. Wróćmy do lat 2000-2003 i przypomnijmy sobie, kto czym się zajmował, ile było tunerów w Polsce, jakie auta robili i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę tutaj nikomu umniejszać, ale mówiąc, że nasi robią lepsze, no to na dzień dzisiejszy może tak.
A to był pakiet, który się jechało do tunera. I to nie był pakiet tylko chip tuning, tylko to był pakiet taki też częściowo wizualny, tak? Bo były felgi inne, tu akurat tych felg nie ma, ale postaramy się te auto uzupełnić w te felgi. Wydech też jest inny. O, i tak to wygląda. Co tutaj to włożę z powrotem. Okej. Fajna sprawa, że mamy potwierdzone przynajmniej, że sterownik był dubnięty przez tą firmę tuningową, że to nie jest jakiś tylko taki designowy zewnętrzny fake. Tak jak mówię, może te nawet czerwone pokrywy, które tutaj są, też zostały dubnięte przez ABT z tego względu, że normalnie były aluminiowe, szare, takie brzydkie. Co my tu więcej wiemy o tym aucie? Tu jakiś przegląd był, 146 tysięcy robiony 19. Mamy jakiś tam przebieg mniej więcej, więc trzeba będzie zegar też skorygować, bo amerykański zegar ma swój przebieg. No i w sumie tyle. No co, zostaje nam tutaj zabawa, jeżeli chodzi o samo odpalenie auta, a później co będzie dalej, no to się okaże. No zobaczcie, w rękach się rozlatuje atrapa, ktoś tutaj się bardzo nieładnie do tego dobierał. No nic, ramka i tak jest do poszukania, do zmiany, do zakupienia, zobaczymy. Auto w takim, powiedziałbym, jak na dzień dzisiejszy, słabym dość słabym stanie, ale pewne rzeczy trzeba zaakceptować. Zobaczcie, tutaj tego nie mamy. Jest to wyrwane tutaj, no ale to mówię, pewne rzeczy trzeba zaakceptować, żeby później to auto wróciło do żywych. Tak więc na tą chwilę tyle, co mam wam do powiedzenia, i spotkamy się prawdopodobnie dzisiaj wieczorem, jak będę ogarniał sterownik. Okej. A jeszcze wam pokażę wydech ABT. Tak to właśnie wygląda. Normalnie mam w resie owalne wydechy, a ABT sobie postanowił zrobić coś takiego. Ogólnie auto pod spodem fajnie wygląda. Sucho jest, nic się nie leje. Ani przy silniku, ani przy wydechu. Przy dywsze, tak więc tylko się cieszy z tego powodu. Tak więc na razie dziękuję wam i do zobaczenia już niedługo.